Siemanko wszystkim, z tej strony Cwaniak, czyli wasz Mikołaj, który ratuje święta w grze Into Space 3. Kurna, co za wejście, co za energiczne, w sensie, za kreatywne wejście od Cwaniaka. To się zbytnio nie zada, zawsze mam takie sztywne jakieś wejście na start, znaczy sztywne, takie stałe. W każdym razie, dzisiaj będziemy dalej próbować ratować nasze święta, czyli łapać te wszelkie prezenty. Zabrakło nam jeszcze 586 prezentów tego, żeby ratować święta, czyli przy tym progresie, który zrobiłem w poprzednim odcinku, wydaje mi się, że jesteśmy w stanie to zrobić, dlatego zaczynamy kolejny lot i zobaczymy, gdzie jesteśmy w stanie dolecieć, ile w stanie jesteśmy złapać prezentów i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie mam misję 75 tysięcy bez żadnego obrażenia, więc jestem w stanie to, znaczy jestem się teraz, chcę się na tym skupić, ponieważ to było aż, to jest aż za 1000 hajsiwa, a wiemy, że hajsiwo nam jest teraz bardzo potrzebne do tego, aby po prostu robić jakieś tam mniejsze lub większe upgrade'y, więc no pierwszy lot niestety musi się obejść bez żadnego zdobywania tak stricte prezentów, jednakże nie będzie tutaj w tym żadnym problemu, ponieważ jak zdobędziemy te 75 tysięcy, to od razu zmieniam nasz kurs i lecę gdzieś na zdobywanie naszych prezentów. Ok, 75 tysięcy zdobyte, więc teraz już widzę po lewo prezent, więc od razu po niego polecimy. Szkoda, że to od razu jest na początek mały prezent, jednakże jest to jakikolwiek prezent, ale jest święty Mikołaj po lewo. Jest święty Mikołaj po lewo, więc ja się z nim tutaj zderzę i zabiorę od niego ileś tam cukierków. Nie wiem, ile dokładnie zdobyłem, ponieważ no sporo mi nagle skoczyło, tak? Sporo mam nagle tych cukiereczków, więc no bo one pewnie tego sporo, ale teraz skupmy się na zdobywaniu dalszych prezentów, ponieważ no cukierki cukierkami, my dla cukierku tutaj nie żyjemy, cukierki by nam popsuły zęby, a dla nas teraz priorytetem jest oczywiście zdobycie tylko prezentów. Ładnie wszedłem, prawda? Tak z buta wjeżdżam, bez żadnego ostrzeżenia, powiedziałem po prostu siema UFO, ja dzisiaj się tutaj z tobą przytulę i tyle. Polecę teraz do góry, polecę teraz po prostu do góry, ponieważ no nie czuję żadnej takiej... O Jezus Maria, przecież to jest jeden prezent. Nie czuję żadnej radochy latania z samą główką, nie wiem, jakoś tak czuję się wtedy taki nie to co bezużyteczny, jednakże słabo jest strasznie. Strasznie słabo lata ta główka i tak mówię, a nie ma zbytnie potrzeby, aby aż tak bardzo tryhardować w tym, locie i po prostu możemy sobie właśnie polecieć do góry. Zrobimy te jakieś cukiereczki, coś sobie tam pozbieramy. Coś może jakiś jeszcze prezent zdobędziemy przy spadaniu. Jak widać, to nie udało mi się aż trzech zdobyć. Tak, wszystkie trzy powiedzmy obrysowałem, ale czwarty został w końcu złapany. No i tylko spadamy i spadamy i spadamy i spadamy. No jeszcze tutaj widzę, niszczymy naszych przyjaciół nawet dwa razy, a może nawet trzy razy. Nie wiem jeszcze ile razy się zbijemy z naszą ekipą elfów. 4 razy 4 sterowce zostało zniszczone, ale to nie jest żaden nasz problem, ponieważ my jesteśmy cali i zdrowi, więc... No i zrobimy jeszcze grida. Zrobimy jeszcze achievement o nazwie grid, więc jakiś tam hajs tam wskoczy dodatkowy i to będzie hajs w postaci 5000. Tego się nie spodziewałem. Tego się nie spodziewałem. Mamy 7000 hajsów w tym momencie, więc w sumie moglibyśmy sobie wydać na... Na co? Właśnie, na co? Patrzcie, ja powiedziałem, że się nie skupiam na prezentach. Mieliśmy 414, mamy 437. Ładnie nam to poszło. Skupmy się, aby teraz sobie zainwestować w dalej fuel consumption. Consumption, jak chcecie wymawiać, tak sobie wymawiajcie. Oraz w ilość... Może wiatr, który nas oddziałuje, to może być opłacalne. I to samo zniszczenie, które możemy dostawać od zderzenia się z naszymi przyjaciółmi. Ponieważ no jeżeli będziemy mniej damage'a otrzymywać, no to też możemy się mniej martwić o to, że zaraz po prostu zgniemy. Ok, misją jest zniszczenie naszych przyjaciół, więc oczywiście się tym szybko tutaj zajmuję. Tylko że na razie tak słabo mi wychodzi to wyszukiwanie ich wszędzie. No zobaczcie, zbiliśmy się już z dwoma, a zobaczcie jak mało życia straciliśmy, więc jestem strasznie z tego powodu szczęśliwy, że to, że ileś tam tego hajsu na to wydałem, bo tak, misję mamy już zakończoną, nawet o jednego więcej zniszczyłem, a życie, dalej żyjemy bez żadnego repaila. W sumie ani jednego jeszcze repaila nie zapałem, a wciąż jesteśmy w stanie latać. No to nie, chyba już jeden zdobyliśmy, ale to tam... Kto by tak, na takie szczegóły zwracał po prostu uwagę. Okej, okay, to jest bramka, więc sobie przed nią przelecimy. Ufok, halo ufokczku. Tu jesteś, dzień dobry. Chciałem się z panem przywitać i odebrać swoje prezenty, które no muszę zabrać dla moich wiernych cwaniaków. Tam jest dużo paliwa, więc trzeba je pozbierać.
Tylko też trzeba byłoby uważać, żeby się raz nie zniszczyć całemu, ponieważ no wszystko fajnie, zainwestowałem sobie w to niszczenie i tak dalej. Jednakże no jak widać, jesteśmy naprawdę blisko naszej śmierci. No jednakże ja wolę tutaj poryzykować naszym życiem i spływać w te prezenty. Owszem, jednego nie zdobyłem. No tak, Creeper jakbym jakiegoś zdobył, to bym się chętnie w niego wpieprzył. Ewentualnie właśnie czekam teraz, żeby się skończyła właśnie nasza ta dolna rakietka i po prostu polecę w niego główką. Uwaga, główka jest. Główka pracuje, główka nie wyrobiła. Główka nie wyrobiła, a upok nam ucieka. Upok nam ucieka z naszymi prezentami. Ja jeszcze od ciebie wycisnę te 2 czy 3 prezenty. Dziękuję bardzo serdecznie za ten miły podarunek, mój drogi. Tak, to jeszcze kolejny prezent nam się skoczył, tu jeszcze jeden. Naprawdę ładnie nam te prezenty wskoczyły w ciągu paru sekund. Okej, w lewą stronę jest repair chyba, więc chyba go, chciałbym sobie go ogarnąć, ponieważ no jest nam teraz bardzo potrzebny. Tam jest ufok, widzicie to. Więc zaraz z niego przyspieszę i bang! No nie, no i znowu wyszło nam to, czego nie chciałem, czyli właśnie po prostu zderzenie z ufokiem w taki sposób, że teraz tylko prezenty widać było na naszym radarze. A te bolało serce, że nie mogę po prostu ich zdobyć, więc unlucky, no, unlucky, ale może jeszcze uda się coś tam zdobyć, jak będziemy spadać. Nie? Jedynie uderzymy w kolejnego ufka, żeby kolejne prezenty wypruł, których nie będę mógł podnieść. No trudno, szkoda, że go nie zniszczyliśmy, no, ale nie możemy zawsze wygrywać. Tak, czasami musi być ten gorszy lot, który po prostu spowoduje, że się zniszczymy bez żadnego większego progresu. Chociaż no 600 hajsu tutaj zostało zdobyte, 1300 mamy w sumie za to, 2400, więc możemy sobie zainwestować w... Co bym chciał? Chciałbym sobie zainwestować w mniejszą ilość friendly objectiveów. Mamy teraz przejście przez 8 speedgate'ów. Nie ma sprawy. Nie ma sprawy, 8 speedgate'ów to nie jest żadna wymagana taka duża ilość, więc skupiam się na, żeby je wszelkie znaleźć. Tu jest jeden speedgate. Tam jest od razu ufok, więc najpierw się skupię na ufoku, a potem po prostu polecę inne speedgate'y. Wiem, że tutaj mamy ich dość sporo w okolicy, mogą sobie łatwo ogarnąć szybko misję, ale no jednak prezenciki. Prezenciki, no. Więcej prezentów zdobędę, więcej prezentów będzie pod choinką, więc będzie lepiej. Tylko teraz tak, no. Były speedgate'y, a teraz tych speedgate'ów nigdzie nie ma. Okej, w końcu jakiś speedgate się pojawił po lewo, więc do niego polecę. No i kolejny ufok. Kolejny ufok, nawet 2 ufoki są, więc unlucky. Że, dobra, no tego jeden, ten jeden prezent zostawię. Tutaj przelecę przez gate'a. Wow! Nie spodziewałem się tak szybkiej destrukcji tego ufoka, ponieważ no niedawno co go tknąłem i on po prostu eksplodował. Teraz tego gdzie się skupić, gdzie są kolejne? Gdzie są kolejne speedgate, ponieważ mamy dopiero 4. Okej, tu jest speedgate, wiem, że tam był prezent, trudno. Tu jest, patrzcie, jest speedgate po prawo. Gdzie musimy wlecieć tu. Tu musimy wlecieć. Teraz spaść w dół. Łapać te speedgate i teraz pójść do góry. Teraz polecieć po prostu do góry jak największej prędkości, zderzyć się ze sterowcem, polecieć jednak w lewo, polecieć w chmurę, zebrać paliwo do boostera i po prostu odpuścić sobie ten cały lot na wielkim speedzie, wylądować na ufoku, zebrać z niego prezenty i mamy właśnie w tym momencie z tego lotu 30 prezentów, więc bardzo dobry plan, bardzo dobry plan, bardzo mi się podoba, jak mi to wszystko wyszło, jestem bardzo zadowolony. A tam jeszcze bym podawał jednego ufoka, więc jeżeli byśmy na nim dobrze wylądowali, moi drodzy, jeżeli dobrze nim wylądujemy, to się zniszczymy. Miałem nadzieję, że na nim wyląduję i po prostu będę musiał zabrać do niego prezenty. Jednakże wyszło jak wyszło, dlatego zwiększę sobie jeszcze bardziej naszego defa oraz zwiększę sobie resistance od powietrza oraz ilość cukierków, które się pojawiają na wysokości, ponieważ jeżeli będziemy je częściej zbierać, no to będziemy mieli więcej hasił. Okej, kolejna misja ze speedgate'ami. Dopiero jedną misję zrobiliśmy i od razu się pojawia druga. Tym razem 9 ich mamy do zdobycia. Łatwiutko. Łatwiutko, raz zdobyliśmy przecież Agile'a na 3 poziom, więc no nie powinno być problemu ze zdobyciem ich zaledwie 9, tak? Tym bardziej, jeżeli mamy taki genialny radar, który nam pokazuje praktycznie każdą bramkę, którą w ogóle jesteśmy w stanie, do której jesteśmy w stanie doleć. Tutaj kolejna bramka, to mamy już 8 bramkę i to mamy jeszcze 9 bramkę, czyli wszelkie 9 bramek zostało osiągnięte w ciągu ułamka sekundy. W sumie nawet teraz mógłbym to wykorzystać i polecieć jak najszybciej do góry, skoro mamy jeszcze tą możliwość właśnie tego speeda. Tu mamy kolejny agile, w sensie kolejną bramkę. Boostów mamy w cholerę, więc możemy sobie po prostu lecieć.
Nawet nie muszę teraz boostować, ponieważ wystarczy, że będę zdobywał. Okej. Chodź tu. Chodź tu, ten czerwony prezent chciałem zdobyć, dokładnie. Gift Smash na czwartym poziomie, czyli najprawdopodobniej zdobyliśmy już 500 ogólnie prezentów, więc to jest super wyniczek. O mój Boże, nie! Nie! Tam jeszcze było dużo prezentów do zdobycia, czy ja mogę zawrócić jeszcze? Okej. Jakoś ogarnąłem zawrót. Nie wiem jak to zrobiłem, ale jakoś to zrobiłem. Tu jest kolejny UFOK, który ma w sumie chyba więcej prezentów w sobie niż zwykły UFOK, więc... tak, on ma więcej. On ma więcej niż ma ten każdy inny. Ja chciałbym cię zniszczyć. Ziomek, dawaj. Bo jeżeli dobrze zauważyliście, on miał przypięte do siebie 5 prezentów. Jeżeli dobrze skupiliście. Jezus Maria, co się ze mną dzieje? Nie jestem w stanie w ogóle kontrolować swojej rakiety, ale no dobra, już trudno, teraz spadamy. On miał 5 tych. Miał 5 prezentów w sobie przypione. Jak normalny, normalny UFO miał zawsze 4. O, widzicie, tu ma 4, to ten miał 5. Więc najprawdopodobniej będziemy mieli jeszcze lepsze UFOki w przyszłości. Więc im wyżej będzie lepiej. 26 tysięcy hajsu. 26 tysięcy hajsu. Mój Boże. I zdobyliśmy przedmiot, który ładuje nam nie, poczekajcie. Przyciąga cukierki do rakiety. Czyli jeszcze lepszy magnes, jeżeli dobrze mi się ogarnia. Jednakże no, na to na razie wydać hajsu nie będę, ponieważ wydam sobie na część naszej rakiety. Najpierw kupię górną część. Teraz jeszcze uzbieramy te 15... 18 tysięcy. Czyli 7 tysięcy teraz uzbieramy. Uzbieramy 7 tysięcy i będę miał wystarczającą chyba rakietę, aby już niewolnie skupiać się na tym, żeby je kupować w przyszłości. Tym bardziej, jeżeli pojawiać się będą nam misje dobre, jeżeli będą jakieś achievementy wariackie, no to będzie to naprawdę banalne, żeby to osiągnąć. No to tutaj będę zniszczył teraz sterowce i tak dalej, ponieważ to jest nasz teraz nasza misja, żeby zniszczyć 6 przyjaznych obiektów. Tutaj mamy kolejny obiekt zniszczony. Teraz był kolejny w prawo, więc sam sobie w prawo polecę. Tutaj mamy helikopterek. Dzień dobry, zniszczony. Tutaj mamy kolejny zaraz obiekt. Dzień dobry, zniszczony. Proszę ogarnij, dobra, ogarnąłeś. Cwaniak, jest wszystko pod kontrolą. Tutaj mamy w lewą stronę kolejny obiekt, czyli mamy ten sterownik. I tylko jeszcze jeden friendly obiekcik nam jest potrzebny do wykonania tej misji, więc tu mamy go idealnie nastawionego. Mission complete. Nie wiem ile tego hajsu będzie, wydaje mi się około 1000, więc nie jest to aż tak wielka ilość. Natomiast no, wciąż będzie to na pewno zadowalająca wygrana w porównaniu z tym. Znaczy, żeby po prostu mieć jakiś tam dodatkowy bonus, tak? Zaplątałem się troszeczkę, przepraszam bardzo, ale chodziło mi o to, że po prostu no zawsze lepiej mieć te powiedzmy 1000 cukiereczków darmowych za nic praktycznie, bo niszczenie ich teraz to jest po prostu nic niż nie zdobycie niczego, niż zdobycie na przykład, nie wiem, właśnie tego 1000 mniej hajsu. Okej. Tu jest UFO, mamy teraz główną, znaczy mamy teraz górną część troszeczkę mocniejszą, więc widać było od razu różnicę w tym, jak łatwo było to wszystko zniszczyć i jak mało HP tracimy. Nigdy więcej nie powiem, że tak mało HP tracimy przy uderzeniu w UFOka, ponieważ widać jak to się właśnie teraz skończyło. 1500 hajs, więc to nie jest dużo, jednakże to też nie jest mało. 100 tysięcy bez żadnego damage'a. Ja tego nie zrobię. Ja jestem bardzo bezpiecznym latającym osobnikiem. Więc jestem w stanie to zrobić. Tym bardziej, że jeżeli doleciałbym na wysokość 150 tysięcy, zrobiłbym achievement. Więc może by to wypadało spróbować zrobić. Ale teraz skupmy się. Skupmy się, cwaniak, nie uderzmy w nic. Przynajmniej doleć do tych 100 tysięcy. Jeżeli uda ci się do 100 tysięcy, to dolecić do może 150 tysięcy. Byle byś doleciał. Byle byś doleciał, nie schrzanił tego po prostu tak jak to za każdym razem aktualnie chrzaniłeś. No to 148 800 będzie mi się działo, dopóki nie pobiję tego rekordu. Ogólnie w sumie prawie o tym udało mi się zapomnieć. Jednakże jak teraz pokazało to przeleć jakąś wysokość bez zostania damage'a, no to mi się wszystko przypomniało, takie tak zwane flashbacki po prostu zaczęły się pojawiać w moich oczach. Okej, tutaj uniknąłem pięknie. Tutaj mamy kolejny fuel, którego musimy zebrać. Nie. Bo z jednej strony była chmura, z drugiej strony był helikopterek, znaczy samolocik, więc byłoby nam bardzo nieprzyjemnie, jakbym się tutaj wszystkim zleżył. Ogólnie, jeżeli oglądacie tego momentu odcinek, czyli no w sumie to jest tutaj około 14 minuty, napiszcie Arnold. Po prostu w komentarzach napiszcie Arnold. Takie imię.
Jeżeli zobaczę dużą ilość tych Arnoldów, to będę po prostu szczęśliwy. Taki czysty test. Zrobiłem to parę razy w przeszłości. Zobaczcie, jak będzie w tych czasach. Ile osób ogląda te filmiki do tego momentu. No, raz możecie poświęcić i napisać jakieś Arnolda w komentarzach, prawda? Nie jest to żaden dla was problem. A teraz wróćmy już do gierki. I jak to nie tłumaczcie ludziom, czemu napisaliście Arnold? Nie tłumaczcie, po prostu tylko piszcie Arnold i tyle. Jeżeli ktoś się będzie ogarniał i będzie pytał, o czemu to napisałeś, ignorujcie. Okej, lecimy teraz tutaj jeszcze potem w największą wysokość. Pięknie, cwaniak. Jeszcze tutaj fuela zdobędziesz. No cwaniaczku, no zobacz, jaką ty wysokość osiągnąłeś właśnie w tym locie. Jaką ty właśnie osiągnąłeś wysokość? 177 tysięcy. To jest nasz nowy rekord, jeżeli chodzi o latanie na wysokość. Udało nam się zdobyć jeszcze tutaj jednego ufoka, więc zdobyłem dodatkowe jak to nazywa? Dodatkowe prezenty. Ba! Udało nam się zdobyć tu jeszcze sporą ilość fuela, więc możemy latać jeszcze dalej. Więc może jeszcze się nie powinienem poddawać. Może jeszcze będzie szansa na osiągnięcie większego rekordu. No dobra, nie będzie. Za mało fuela jednak w boosterach, żeby to było osiągalne. A teraz po prostu spadajmy i zbierajmy wszelkie prezenty, cukierki, cokolwiek będzie nam tam się pojawiało na naszej drodze dobrego, tak? Jak na razie, czyściutki lot w dół. Zero problemów, zero zderzeń. Okej, w końcu się zderzyliśmy. Dzięki za miękkie logowanie, sterowcu. Ale chciałbym w końcu stąd uciec, dziękuję. Wybuchłeś, tu kolejny. Oczywiście same sterowce, możemy powiedzieć. Jest tutaj chmura, która chce nas zniszczyć. No jeżeli nie zdobędziemy żadnego repair kita na naszej ścieżce, to naprawdę dokładnie po prostu się zeksplodujemy. Ile hajsu? 4500 za achievementy, 1500 za misję. Czyli mamy w sumie jeszcze jakieś dodatkowe wskoczyło za coś. 7200 hajsu. 7200 hajsu, czyli mamy na spokojnie właśnie na naszą dolną część rakiety, więc jestem naprawdę na dobrych upgrade'ach. A teraz możemy jeszcze wydać 1700 na co? Wydam sobie to na ilość paliwa do boosterów w powietrzu oraz samą siłę boostera, żeby po prostu troszeczkę nas bardziej wypychało do tego nieba. Mamy 550 prezentów. 10 giftów. 10 giftów oni od nas wymagają. Kiedy takie liczby to było coś trudniego? Na początku gry, kiedy dopiero zaczynaliśmy wszystko? Teraz 10 giftów to jest po prostu norma. Szczególnie jak jeszcze polecimy do jakiegoś pierwszego, lepszego ufoka, to wydaje mi się, że będziemy mieli od razu z niego tą wymaganą ilość. Patrzcie, mamy 3 gifty, tu mamy ufoka. Gość jest zniszczony i mamy 10. Mówiłem? Owszem, nie dało nam 10, tylko dało nam 7. Jednakże chodziło mi o to, że jeżeli polecimy do pierwszego, lepszego ufoka, to od razu będziemy mieli właśnie wymaganą liczbę. I stało się prawdą. Okej, kolejny ufok, kolejne zniszczenie. Teraz go ogarnij, dobrze, cwaniak. Skorygowałeś lot, pięknie. No cwanie, bo jakbyście jeszcze mogli gdzieś wyleć, ponieważ na razie same paliwa wszędzie widzę, a nie widzę żadnego leczenia. Tutaj widzę prezenty, widzę boosty. O, jest repair, więc jestem już troszeczkę bezpieczniejszy. Tutaj jest zaraz, o Jezus, no prezent musiał być oczywiście w chmurze. Tu jest ufok, nawet dwa ufoki, uwaga, przecie. Skupcie się teraz, dobrze, cwaniak, dobrze, podleć. Znisz go, dobrze, cudownie. Teraz od razu do drugiego ufoka. Znisz go, tak. Super. 34 prezenty, spróbujmy zdobyć 50, ponieważ jeżeli zdobędę 50, to po tym locie będziemy mieli równe 600 prezentów na naszym liczniku. A to na tym mi teraz aktualnie zależy. Okej, wylądowałeś. Pięknie, znaczy wylądowałeś, uspokoiłeś lot. Potrzebny by nam był jeszcze jakiś dodatkowy repay. To po pierwsze, tu już widzę repaya, więc go bierzemy. I znaleźć ufoka. Potrzebujemy znaleźć ufoka i ufok jak na zawołanie. Ufok jak na zawołanie, tylko teraz po prostu musimy dobrze w niego uderzyć i dobrze go oczywiście zniszczyć. No tutaj możemy zebrać te jego prezenty, ale no, zniszczyć nam się go jak na razie nie udało. Jednakże dolecimy teraz do niego i się z nim rozprawimy. Gościu, dziękuję za twoje prezenty. No 45 zdobyliśmy, szkoda. Ponieważ chociaż jeszcze mam tutaj ufoka. Jeszcze mam ufoka, więc mamy szansę na to, aby zdobyć 600 prezentów i 50 w jednym locie. Czyli jestem strasznie zadowolony, bo chciałem osiągnąć tą liczbę i się to udało. Zdobyliśmy też ogólnie 1000 cukierków w tym locie. Nie wiem, czy to się zaliczyło z jakiegoś achievementa, czy zaliczyło się to po prostu, bo tyle zdobyłem. Jednakże 1000 cukierków, 50 giftów.
jestem szczęśliwy z tego lotu, tak? Jestem strasznie zadowolony z tego, jak mi to tutaj po prostu wyszło. A prezenty, jak widać, dalej jeszcze jesteśmy w stanie zdobywać. Wiesz, one nie chcą od nas uciekać, one nie chcą, one chcą jeszcze do nas tam się przytulić czasami, powiedzieć nam, że Cwaniak, weź mnie jeszcze do swojej rodzinki, jeszcze ja bym chciał być zebrany. No i jeszcze tam parę ich po prostu zbieramy. Okej, kolejne paliwo zdobyte, więc na wysokości 408 tysięcy dalej jesteśmy, dalej tutaj latamy, coś tutaj jesteśmy w stanie pozdobywać. Owszem, nie jest to już zbyt dużo, ale zawsze jak tam randomowe te prezenty mam na zbyciu. Już wiem, czemu nigdy nie zostałem raperem. Ok, 56 prezentów, 1100. Nie, 1100 zdobyliśmy ogólnie, 13,5 tysiąca za achievementy, 1000 za misję, czyli 16 tysięcy hajsu zdobyliśmy w tym locie, więc naprawdę dużo tego hajsiwa mamy. Patrzcie, jakie mamy tutaj upgrade, coś jest tutaj opłacalnego. High sweet bonus to jest nie chciałbym tego. Tutaj maneuvering, tutaj cooling system, tutaj mamy więcej de armoru. Ten magnes mi się wydaje, że jest straszny, znaczy nie straszny, ale coś tam opłacalny. Tutaj mam więcej ufoków, tego bym nie chciał. A nie, to tu jest więcej ufoków, tu jest, że... A nie, tu jest więcej... Aha! Więcej, tu jest, mamy więcej przeciwników, ale mamy więcej ten... Więcej cukierków, tego bym też nie chciał. Szukam czegoś, co by dawało nam po prostu fuel consumption, tak? Więc to jest właśnie to. Tylko stracimy troszeczkę mocy naszej rakiety. Tak, to te dwie rzeczy kupił, to by się wszystko wyrównało, więc nie wiem w ogóle po co miałbym kupować te dwie rzeczy. Fuel consumption, ale stracę siłę. Stracę siłę, więc może... Uzbierajmy 18 tysięcy? Uzbierajmy 18 tysięcy, jednakże... Czy to jest osiągalne nas? Nie jest. Dlatego zrobimy to w następnym odcinku. Ja na razie sobie żegnam, mamy 606 prezentów w aktualnym stanie. Nie wiem, który to jest odcinek, więc nie jestem w stanie wam powiedzieć, ile jeszcze dni mam na uratowanie świąt. Jednakże jeżeli będzie szło nam tak jak dzisiaj, to nie ma opcji, abym tych świąt nie uratował. Więc widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. I cóż, zostawcie łapki w górę, jeżeli wam się dalej to podoba. I cóż, siemanko, peace. Yo!